Chcesz zobaczyć zawodników walczących w formule, w której niemal wszystkie chwyty są dozwolone? Chcesz uczestniczyć w widowisku sportowym, gdzie uderzenia, kopnięcia, rzuty, chwyty, dźwignie i duszenia są częścią walki? Przyjdź 10 marca na pierwszą tarnowską galę mieszanych sztuk walki MMA Night The Beginning. MMA to sztuka walki wywodząca się z USA, łącząca w sobie wiele technik. MMA to jest skrót od Mixed Martial Arts z angielskiego. Ten skrót oznacza mieszane sztuki walki, czyli tak naprawdę wszystkie sztuki walki, jakie są dostępne na świecie, są, że tak powiem, zmiksowane w jedną całość. Zawodnicy MMA używają technik zarówno stójkowych, czyli wymienię takie dyscypliny jak na przykład boks, kickboxing, muay thai. Również używają technik, które dotyczą płaszczyzny zapasów, czyli na przykład zapasy, sambo, również brazylijskie jiu-jitsu, jak również płaszczyzny, które odbywają się walki w parterze, czyli tak jak już wcześniej powiedziałem, również brazylijskie jiu-jitsu, judo. I cała zmiksowana całość po prostu daje nam obraz MMA. W ciągu ostatnich lat mieszane sztuki walki stały się jedną z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych w Polsce, nie inaczej jest w Tarnowie. Gale MMA organizowane już od kilku lat w Polsce oswajały i wciąż oswajają naszą rodzimą publiczność z taką bardzo niekonwencjonalną formą walki. Tarnów z kolei jest bardzo specyficznym miastem z dość dużą, jak na jego rozmiary, tradycją, jeśli chodzi o różne sporty walki. I jak widać po siedzących obok mnie trenerach, nasza inicjatywa spotkała się z dużą aprobatą tarnowskiego środowiska sportu walki, chociaż podzielonego na różne dyscypliny oraz kluby. Co istotne, wszystkie starcia odbędą się na ringu, a nie jak najczęściej na tego typu imprezach w klatce. Jak mówią organizatorzy, zastosowanie ringu to ukłon w stronę publiczności, która będzie mieć lepszą widoczność na to, co się dzieje podczas zmagań zawodników. W trakcie gali będzie można zobaczyć 5 zawodowych i 3 amatorskie walki na zasadach MMA. Zaplanowaliśmy 3 walki amatorskie, w których będziemy mogli zobaczyć naszych tarnowskich zawodników. Będą to Adam Kozioł i Kamil Smołka z Legion Team Tarnów oraz Mateusz Łopatowski z Fizol Team Tarnów. Jeżeli chodzi o walki zawodowe, w pierwszej walce spotkają się Rafał Czechowski z Grappling Kraków Changing oraz Łukasz Bilski Marga Radom. Druga walka, Mariusz Pienkowski Fizol Team Tarnów, Daniel Nowak Grappling Kraków Changing. Trzecia walka, Arkadiusz Serwatko, Dynamit Rzeszów, Mariusz Jankowski, MMA Devils Poznań. Czwarta walka, Andrzej Grzebyk, Legion Team Tarnów, Damian Kubak, MMA Devils Poznań. I walka główna wieczoru, Radosław Piechnik, Legion Team Tarnów i Mirosław Kuban, Nowe Miasto Team. Na zaproszenie organizatorów w pierwszą tarnowską galę MMA uświetni Piotr Bagi Bagiński. Dostałem propozycję, prośbę o to, żebym wybrał jakąś osobę, która będzie mogła być gościem honorowym i wydaje mi się, nie zastanawiałem się zbyt długo, bo decyzja mogła być tylko i wyłącznie jedna. Pan Piotr Bagiński, ikona polskiego MMA, ikona polskiego brazylijskiego jiu-jitsu, trener najmocniejszej ekipy, najmocniejszego teamu w Polsce, Berserkers Team. Jego zawodnicy walczą w najmocniejszych federacjach w Europie, m.in. w KSW. Postaci jak Michał Materla, Karol Bedorf, Maciej Jewtuszko, no tutaj nie trzeba przedstawiać. Impreza odbędzie się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały. Bilety są już dostępne w przedsprzedaży. Skupiliśmy się na przedsprzedaży i uruchomiliśmy w Tarnowie 5 punktów, w których już od kilku dni można nabywać bilety. Bilety kosztują odpowiednio 30, 40 oraz 50 zł w zależności od tego, do którego sektora są przypisane. Bilety za 30 oraz 40 zł odpowiadają sektorom na trybunach sali hali gumińskiej, natomiast bilet za 50 zł jest biletem, którego sektor mieści się zaraz obok ringu na krzesełkach. Bilety w Tarnowie można nabywać, tak jak wspomniałem, w 5 punktach, w 2 sklepach Al Capone na ulicy Targowej oraz na ulicy Mościckiego, w siłowni Thai Gym na ulicy Bema, w Tarnowskim Centrum Informacji w Rynku oraz w galerii Gemini w sklepie City Sport.
Uruchomiliśmy również ze względu na ponadlokalny wymiar naszej imprezy sprzedaż biletów również w Rzeszowie, Nowym Sączu oraz Krakowie. Dodatkowo pomysłodawcy gali przygotowali niespodziankę. Pierwsze 100 osób, które zakupią bilet w jednym z punktów sprzedaży, otrzyma karnet uprawniający do korzystania z 5 wejść do siłowni Die Gym lub klubu fitness Negri. Jak już wspomniano, 10 marca w walce wieczoru zobaczymy niepokonanego na zawodowych ringach tarnowianina Radosława Piechnika, który wraca do rywalizacji po 2-letniej przerwie. Jestem, szczerze mówiąc, jestem bardzo podekscytowany, cieszę się i w sumie nie mogę się doczekać. Chciałbym tak naprawdę, żeby ta walka już była w następnym tygodniu, czy nawet jutro mogłaby być. Także jestem naprawdę dobrej myśli i cieszę się na samą myśl, kiedy o tym pomyślę. Zapytaliśmy trenera Legion Team Tarnów, jak wyglądają jego przygotowania do starcia ze Słowakiem Mirosławem Kubanem. Na treningach trenujemy różne płaszczyzny walki, czyli trenujemy stójkę, ogólnie skupiamy się na elementach boksu, thai-boxingu. Również trenujemy zapasy, czyli techniki w klinczu, które odbywają się również w walce MMA. I tam są również zapasy, sambo i inne sporty tak samo. Zarówno też parter trenujemy, brazylijskie jiu-jitsu, jest to submission grappling i również grappling. Treningi wyglądają naprawdę przekrojowo, czyli na przykład w jeden dzień trenujemy stójkę, w drugi dzień trenujemy parter, również dochodzą do tego treningi wytrzymałościowo-siłowe. I tak to wygląda. Piechnik podkreśla, że psychika zawodnika jest tak samo ważna, co przygotowania techniczne. Psychika odgrywa bardzo dużą rolę w sportach walki szczególnie. No, do tej pory nie mamy takiej osoby, która by nam wspomagała, że tak powiem, swoją wiedzą i właśnie taką pomocą. No, jedynie jest to główna rola w tym momencie trenera, czyli powiedzmy moją. Oczywiście do każdego zawodnika trzeba trafiać w indywidualny sposób. Moim zdaniem na jakimś etapie mi się to udaje. Oczywiście no, nie mamy takiej pomocy jak na przykład Adam Małysz czy tam inni sportowcy, czy całego sztabu ludzi, którzy trzymają nad tym pieczę. Na chwilę obecną radzimy sobie z tym, także jest okej. A co po zakończonej walce? Odnowa biologiczna jest równie bardzo ważna jak treningi, bo wiadomo, organizm jest przemęczony po ciężkich treningach, po ciężkich tygodniach, czy czasami nawet miesiącach treningów, więc należy się również godny wypoczynek po tak ciężkich treningach. Także jest to bardzo istotna rzecz. Gala MMA Night The Beginning już w sobotę 10 marca o godzinie 18 w hali widowiskowo-sportowej w Tarnowie Gumińskach. Agata Siemińska, Tarnowska TV.